co żyję, jaki jest sens, co może zapełnić tę pustkę. No a powiedzcie, po co żyjecie? Jaki jest sens tego? Jeżeli miałabym powiedzieć o moim dzieciństwie, to użyłabym tych słów: miłość, radość i zabawy. Takie było moje dzieciństwo. Bardzo często wychodziłam na zewnątrz, bawiłam się z innymi dzieciakami, biegaliśmy po całym osiedlu i to było naprawdę piękne. Przeżyłam wiele wspaniałych chwil, ale później zaczęłam dojrzewać i różne pytania pojawiały się w mojej głowie. Po co żyję? Jaki jest sens? Jaki jest cel mojego życia? A co jeśli umrę? A co jeśli to się nagle skończy? A jak zapełnić tę pustkę? Jak zapełnić tę pustkę, którą mam tu? O, tu ją mam, w moim sercu. Co mogę zrobić? Jeżeli utożsamiasz się z tymi pytaniami, to ten film jest dla ciebie. Tak naprawdę myśląc o tym wszystkim, trudno mi jednoznacznie stwierdzić, co było powodem tych wszystkich smutków w moim życiu. Nie twierdzę, że miałam depresję, ale może było to coś podobnego. Był czas, kiedy myślałam o tym, aby odebrać sobie życie, bo nie czułam, żeby ktokolwiek na tym świecie był w stanie mnie zrozumieć. I zrozumcie mnie źle, ja miałam naprawdę mnóstwo kochanych osób wokół siebie. Przede wszystkim moich rodziców, moje rodzeństwo, ale także grono znajomych. Jednakże gdzieś w środku cały czas czułam pustkę i ilekroć pytałam ludzi o sens ich życia, nie byli w stanie odpowiedzieć mi zadowalająco, bo nie wiedziałam, po co żyję. No a powiedzcie, po co żyjecie? Jaki jest sens tego? Myślałam sobie, okej, jeżeli ja idę, załóżmy i wyciągam mleko z lodówki. Załóżmy, taka sytuacja. Idę do lodówki i wyciągam mleko. Ale po co? Żeby sobie go nalać i napić się. Czyli prosta czynność ma więcej sensu niż całe moje życie. No bo co? Jaki jest sens tego, że wyciągam mleko? No sens taki, że chcę zaspokoić swoje pragnienie. Więc wyciągam to mleko, leję i piję. A jaki jest sens mojego życia? Po co to całe życie? Po co ten cały obieg? Po co ja mam dorastać, kończyć szkołę, może jakieś studia, może założyć rodzinę, może kariera, może dzieci, ale w końcu przyjdzie taki dzień, kiedy będzie koniec i co wtedy? Jaki jest tego sens? Czy życie jest tylko po to, żeby pić, bawić się, jeść? Czy ma jakiś głębszy sens, jakieś głębsze znaczenie? Nie umiałam znaleźć odpowiedzi, pytałam różnych ludzi i nie chciałam tak żyć. Nie chciałam żyć jak większość. Nie chciałam tak po prostu przeżyć życia i umrzeć. Ja też słuchałam takiej bardzo mocnej muzyki i jeszcze bardziej zatapiałam się w tym mroku, w tej depresji, takich naprawdę mocnych, takich klimatach. Ale coś zmieniło się w moim życiu i te głębokie poczucie pustki, smutku. W końcu nastąpił dzień w moim życiu, że zdarzył się w moim życiu przełom, ciężar, jaki czułam w środku, po prostu został ze mnie zdjęty. I teraz wiem, po co żyję. I teraz mam radość. I owszem, nie mówię, że w tamtym życiu wcześniej nie miałam radości, bo czerpałam radość z wielu przyjemnych, nie wiem, czy spotkań, czy jakichś aktywności, czy hobby, ale jednak nie miałam tego, co mam teraz. Teraz mam uspokojenie, mam radość, mam pokój, mam szczęście, mam miłość, mam wszystko, czego potrzebuję. I możesz spytać, skąd to wzięłam? Co jest odpowiedzią na to pytanie? Co jest sensem mojego życia? Co zapełniło pustkę w moim sercu? Odpowiedzią jest Jezus. Nie przesłyszałeś się. Jezus. I pewnie teraz widzisz
przed oczami jakieś, nie wiem, rytuały, albo nie wiem, może myślisz sobie, że muszę się określoną ilość razy modlić, albo może myślisz, że muszę coś wypełniać, jakieś po prostu nudy, religia, coś martwego. Życie z Bogiem jest czymś więcej. Życie z Bogiem to jest prawdziwa relacja. Tak jak ja mogę nawiązać z Tobą relację, Ty otworzyłeś tą stronkę i już słuchasz mojego przekazu, tak samo możesz otworzyć się na Boga i On wypełni Twoją pustkę. Kiedyś, powiem szczerze, to, co mnie zatrzymywało przed tym, żeby popełnić samobójstwo, to to, że nie wiedziałam, gdzie pójdę. Obawiałam się, że po prostu skończę w piekle. Ale teraz wiem, że jakbym umarła dzisiaj, to ja idę prosto do nieba. Dlatego, bo tu, na tym czyśćcu, mogę to tak nazwać, bo tu, na tym czyśćcu, już moje ciało, moje serce zostało oczyszczone. Zostało oczyszczone krwią Jezusa. Ponieważ Jezus Chrystus zamieszkał w moim sercu i On panuje w moim życiu. I zaprosiłam Go do swojego życia, po prostu uwierzyłam w to, że On umarł i zmartwychwstał, że przyszedł na tę ziemię, chociaż nie musiał, ale zrobił to, bo kochał mnie i kocha Ciebie. I zaprosiłam Go do swojego życia i wiem, że jeżeli przyjdzie mi umrzeć, to nie ja będę sądzona na podstawie moich uczynków, czy dobrych, czy złych, ale On już zapłacił za mnie, czyli jakby Bóg patrzy na mnie przez pryzmat Jego, Bóg patrząc na mnie widzi mnie, jakbym nigdy nie zgrzeszyła, chociaż grzeszyłam, tak jak każdy, tak naprawdę jakieś tam wiadomo grzeszki, nikogo nie zabiłam, nikogo nie okradłam, nikogo jakoś bardzo nie okłamałam, ale jednak te grzechy były, każdy grzech oddzielał mnie od Boga. Dlatego jeżeli chcesz mieć to poczucie sensu, chcesz, żeby ta pustka, którą masz, została zapełniona, to zawołaj do Jezusa dzisiaj. On słyszy Ciebie. Zaproś Go do swojego życia. Z Bogiem jest zawsze więcej. Z Bogiem możesz rozwijać się. Z Bogiem są następne etapy. Z Bogiem jest ciągła radość, jest ciągły odpoczynek. Jest po prostu wszystko. I nawet jeżeli spotkają Cię jakieś problemy, tarapaty, nawet jeżeli będą sytuacje, że nie będziesz potrafił sobie poradzić, to wiesz, że On jest z Tobą. Jeżeli On jest przy Tobie, to kto jest przeciwko Tobie? Tak naprawdę nikt. On jest najsilniejszy, On jest najmocniejszy. Zaufaj Mu, uwierz w Niego, a zobaczysz, że to życie jest przygodą. I to życie nie jest nudne, jakby się mogło wydawać, jak nam przedstawiają. Ale to życie jest pełne radości, jest pełne przygody i to życie jest po prostu życiem, prawdziwym życiem. Dlatego ja zapraszam Ciebie, żebyś jeszcze dzisiaj powiedział Jezusowi o Twoich grzechach i powiedział Mu, że chcesz, żeby wypełnił Twoją pustkę. Zaprosił Go do swojego serca, a zobaczy, że On to zrobi, bo On jest dżentelmenem i On czeka na nasz pierwszy krok, aż otworzymy Mu swoje serce. I czekaj na cud. Nie ma takiej sytuacji, z której by po prostu nie mógł uczynić czegoś dobrego. Tam, gdzie zły wykrada, tam On po prostu wzbudza. Po prostu tam, gdzie zabija, tam On wzbudza zmarłych. Także po prostu zachęcam Cię, zrób to, a później rozkoszuj się życiem z Nim. Czytaj sobie Biblię, rozmawiaj z Nim, gadaj do Niego cały czas. On cały czas słucha. To jest linia 24/7 dni w tygodniu. Nigdy Mu się nie znudzi słuchać o Twoich rzeczach i On będzie Ci dawał pokój, wytchnienie, radość. Także mam nadzieję, że jesteś zachęcony i daj znać w komentarzu, czy już to zrobiłeś i opowiedz o tym, jak się żyje z Nim i myślę, że to też będzie zachęceniem dla innych, którzy oglądają ten filmik. Napisz w paru słowach, co Jezus zrobił dla Ciebie. Pozdrawiam!